tam. Pomóc innym dzieciom, które po prostu nikt ich nie obronił, albo nie powiedzieli swoim rodzicom, albo w przyszłości, teraz i w przyszłości, żeby było spokój, żeby każdy nastolatek mógł iść normalnie, każde małe dziecko się normalnie bawić. Nie ma to znaczenia, czy jaki to jest wiek, czy to jest młody, stary, jaki by on nie był, po prostu. Chciałabym, żeby ludzie, widząc, jak ktoś kogoś popycha, kopie, po prostu reagowali. Jeżeli nawet nie, to chociaż krzycząc, jesteś kobietą, no to kurczę, krzyczeć możesz. Więc zapraszam wszystkich, żeby to przemyśleli, żeby się wspierali ludzie, jednak, no nie wiem, no jakoś tak jak teraz, potrafimy, mamy tyle SMS-ów, tyle, ja po prostu nie mam kiedy spać. Ja nie wiem, jak ja to robię, to chyba wszyscy ci ludzie dają mi taką siłę, że ja po prostu... Nie wiem, daję radę, że oni piszą, oni dzwonią, oni serduszka wysyłają. Można. Róbmy tak w każdej sytuacji, w każdej, bez wyjątku. Jaki był Eryk? No jaki był? Wspaniałym młodym człowiekiem, energicznym, wesołym, pogodnym. No cóż, myślał o studiach, jeździł na rolkach, chodzi na siłownię. Nie palił, alkoholu nie nadużywał, nie było z nim problemów wychowawczych, nieźle się uczył. No na pewno jakieś tam wady miał, ale na pewno nie takie, które by były jakieś tam, no nie wiem, może publiczne, żebym to tak źle nie nazwała, że kogoś krzywdy nigdy nikomu nie zrobił, był pomocny. Chyba tyle, no najlepiej to chyba szkoła, wychowawcy, uczniowie z klasy. No może oni potwierdzą, tak? No ja jako rodzic, no dla mnie dziecko jest najpiękniejsze, najwspanialsze od momentu urodzenia, tak? A później, no to wiadomo, że wzrasta i są różne i kłopoty nieraz wychowawcze i jakieś tam wzrostowe, no ale to jest nasze dziecko, nowe życie, tak? A nie zabierajmy nikomu życia. Nie daliśmy mu go, nie zabierajmy. Nie bądźmy bogami. Co dla pani znaczy to, że ktoś sobie rodzi? To ważne. Bardzo. Bardzo, bo wiem, że nie jestem sama, tak jak powiedziałam. Daje mi to siłę. Że to jest słuszne, że czas z tym zakończyć, żeby wieczorem można było spokojnie wyjść na spacer czy na kijki, bo samo lubię chodzić, czy z psem i być bezpiecznym, a nie widzisz, że jest kamera, niby jestem bezpieczna, ale nawet nie wiesz, że nie jesteś. Przecież to miejsce publiczne, przystanek autobusowy, gdzie może być bezpieczniej? Tak naprawdę, czułaby się pani bezpiecznie, prawda? No właśnie, dlaczego ta kamera do dzisiaj nie działa? Kamera raz, dwa, w otoczeniu innych ludzi wydaje się, czujemy się. Mamy one... takie złudne. Tak, dokładnie tak. To mówię, za jakieś błahostki policja wala mandaty, bo tak najłatwiej, po prostu wyegzekwować mandat, ale no coś więcej, no to już trudniej. Żeby po prostu tym wszystkim ludziom pokazać, że chociaż nie mam siły, jest mi przykro, to co dzisiaj przeżyłam i to co zobaczyłam, to po prostu jakoś, nie wiem, adrenalina mnie trzyma albo nie wiem. I że to jest po prostu ważne, żeby przyjść w hołdzie tym wszystkim ludziom, którzy przyszli dla Eryka. I po prostu, żeby to się więcej nie powtórzyło w tym mieście, po prostu. Co zawiodło według pani? Jeszcze raz? Co zawiodło? Co zawiodło? Nie wiem, empatia ludzka może, nie wiem, brak wyobraźni, nie mam pojęcia,
powiem pani szczerze, że się tyle rzeczy dzieje i tak przykrych, że nie mam czasu myśleć po prostu. Ja patrzę, jak wspierają mnie ci wszyscy ludzie. To po prostu jest straszne i chciałabym, żeby ci ludzie zostali ukarani adekwatnie do czynu, bo nie są to dzieci. Gdyby było to dziecko, przyszłoby w z pampersem, tak? A to są ludzie dorośli, którzy są w związkach, więc to nie są małe dzieci. Bić umieją, więc uważam, że są świadomi. Jeżeli nie udzieli pani komuś pomocy na ulicy, a to jest pani karana. No więc właśnie tutaj, no jak? Być obok, widzieć, nie wiem, może nagrywała, może nie nagrywała, nie wiem, ale na pewno były w tym, udział brały dziewczyny, tak? No i co? I nie pomogła temu chłopakowi, który konał? Zakrwawiony? Który, no co? Jakim trzeba być zwyrodnialcem, żeby po prostu nie mieć empatii, że może tak mój brat być, może moja mama, tak? Może ktoś jej nie pomoże, tak? A pani znała tą dziewczynę? To nie, to bez znaczenia. Nie, ja się po prostu... To jest bez znaczenia, czy znałam. A powiedziała pani o tych przeżyciach dzisiejszych? Dzisiaj było? Jest pani rodzicem? No to proszę sobie wyobrazić. Gdyby pani pociachano, pokrojono, pani dziecko, to jak by się pani czuła? Gdy pani wychowywała, dbała, karmiła, uczyła, wolną chwilę, na telefon, leciała, bo dziecko wraca skądś tam, bo obiadek, bo wie pani, o czym mówię. Każda matka o tym wie i każdy dobry tata też, który wychowuje swoje dzieci i o nie dba. Każdy wie, co to jest za uczucie. To stawcie się tylko w mojej po prostu sytuacji. Usiądźcie na chwilę i pomyślcie, co zrobilibyście na moim miejscu. Także ja jestem dla tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Dla nich im dziękuję. Wszystkim bez wyjątku. Proszę mnie przedstawić. Jestem zmęczona. Imię, nazwisko. Iwona Romanowska. Dziękuję pani. Dziękujemy bardzo. Do młodzieży? No, czy do tak? Dobrze, to zapraszam. To, że tutaj pani jest, to jest dla pani, jak to jest dla pani ważne, że te osoby bardzo, tutaj... Bardzo, ja jestem dla tych wszystkich osób, które tutaj przyszły, właśnie po to, żeby im oddziękować, że one są. Słuchajcie, tu są znicze, każdy może je wziąć sobie do ręki, zapalimy je na końcu. Zapraszam. Informacja, jak się to było, nie?
jakie pierwsze reakcje, dlaczego to jest tak szokujące, czemu? Znaczy bardziej, że po prostu, że to chłopak był z naszej szkoły. Więc to była trochę traumatyczna sytuacja, że chłopak biały dzień został po prostu zamordowany na widoku. Nikt nie zareagował. Bez reakcji żadnych ludzi. Znaliście Eryka? Też tam widziałem, ale to głównie ze szkoły po prostu. No, normalna trasa do domu. Nikogo złapali. Codziennie wracacie. Tak. To mógł być każdy z was tak naprawdę. No właśnie. Tak, to jest prawda. Pierwsze jakieś reakcje, co sobie pomyśleliście jakoś, no, jak dowiedzieliście się o tym? Szok. Ja po prostu tego nie dowierzałem, że coś takiego mogłoby się stać. I to jeszcze w sumie tak blisko ulicy, koło, gdzie jest to w sumie jest największy ruch w sumie o tej godzinie, gdzie jest tyle osób. Że no też to jest, że nikt nie zareagował ani nic. Po prostu to jest nie do pomyślenia moim zdaniem. Jak to wpłynęło tak w szkole teraz? Jak to wpłynęło na młodzież, na was? Jak to ta cała tragedia, jak teraz w szkole to wszystko się odbywa? Jak to jest? No ja na przykład się w szkole nie mogę w ogóle skupić, myślę ciągle o tym. W szkołach też są rozmowy o tym, jest dużo. No i po prostu ja na przykład nie mogę się na każdej lekcji tego skupić. Po prostu mam to tak jakby, widzę to przed oczami. Po prostu nie mogę. Nie mogę się oderwać od tej myśli, że ja z nim chodziłem do podstawówki, się przyjaźniliśmy i że już go nie będzie. Ja nie mogę się tym za bardzo pogodzić, z tym faktem też. Znałeś Ryka? Chodziłem z nim od przedszkola do podstawówki. Byliśmy najlepszymi tak naprawdę przyjaciółmi od tych klasach. W klasach 1-8. Jaki był Eryk? Jak go zapamiętałeś? Fajny. Fajny. No co? Fajnie się z nim spędzało ten czas. Coś śmiesznego się porobiło. Wyszło się czasami na orli pokopać, na rowery pojeździć i inne takie rzeczy. Po prostu jako przyjaciele. Nawet na urodziny siebie zapraszaliśmy. Ja miałem 15 urodziny. On miał akurat 16 i było tak, że on raz jeden dzień do mnie, ja drugiego do niego. Tak jeździliśmy się i tak bawiliśmy. Okej, dzięki wam serdecznie. To ktoś już się przedstawił. Z imienia chociaż. Marcel. Do szkoły jaki? LOCSM. 16 lat masz? 16 lat jestem z jego rocznika, o jeden dzień starszy byłem od niego. Dobra, dzięki wam chłopaki. Żeby każdy na siebie uważał. Ale jeżeli się coś dzieje, to co powinniśmy robić? Powinniśmy reagować, zbierać ludzi, po prostu dzwonić na takie rzeczy. Bo nie powinno się koło tego przychodzić. Bez względu na to. Powinniśmy natychmiastowo zareagować po prostu. Według mnie powinna zostać tak. Moralność ludzi powiększona. Bo jak to jest do pomyślenia, że człowiek przychodzi, widzi jak chłopaka biją, kopią, on krzyczy i nie reagują. Jakoś dlaczego nie reagowały? Wydaje mi się, że może ze strachu. Mogli się bać tego, niby że ich jest tam, może było ich tam jakaś grupka i mogli się po prostu bać, w jedno tam po prostu zareagować. To też może być ze strachu. Ale strach wiecie do czego. O przemocy, właśnie o takim załatwieniu sprawy. No, że to nie powinno mieć w ogóle miejsca. To jest bezcelowe. Zrobić komuś krzywdę, to tak jakby bez powodu. Znaczy, może być powód, ale do czego to doprowadzi? Do niczego. Nawet konfliktu to nie rozwiąże, moim zdaniem. To jest po prostu to jest bez sensu. Coś takie, tak reagowanie. Tak? Do niczego to nie prowadzi. Jeżeli taką sytuację zobaczymy, jak powinniśmy reagować? Jak możecie powiedzieć innym swoim rówieśnikom? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było po prostu zadzwonienie po służby. Krzyczenie, zbieranie ludzi. Krzyczenie, zebranie się w grupkę i po prostu odstraszanie, dzwonienie na odpowiednie służby. To najlepsze. Nawet jak się boimy, to się. Tak.
No wiadomo, że jak będzie nas większa grupka, to oni powinni się przynajmniej przestraszyć, czy tam odejść, odpuścić. Czy to najlepsze ma, no tak? Tak. Jak myślicie, a co się stało, że do tego doszło? Ale nie, nie chodzi mi o tą całą historię, tylko o nas wszystkich, co my wszyscy zrobiliśmy. No właśnie reagowaliśmy. Brak reakcji ze strony ludzi, co tam byli, widzieli, nie reagowali. Ludzie po prostu się bali. No nie było za bardzo fajnie. To się wie, to samo spotkanie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Gdzie oni mieli? Marta. Kasper. A ty też chciałbyś powiedzieć, dlaczego jesteś na... No ja jestem dlatego, bo naprawdę szkoda chłopaka. Nikt nie reagował, nikt nic nie zrobił. Naprawdę to był duży ruch, bo każdy z pracy wracał i nikt, no po prostu nikt nie zadzwonił, nawet jak byli w tej grupce. Będziemy ruszać, ruszymy stąd, kolumną. Wszyscy w kamizelkach będą ubezpieczać, będzie taśma, tak żebyśmy bezpiecznie przeszli w tym marszu. Chciałbym, żeby, znaczy wszyscy inicjatorzy tego marszu chcieli, żeby wszedł on w ciszy, żeby uszanować Eryka. Idziemy tędy, tutaj koło Urzędu Wojewódzkiego, idziemy w stronę Starówki, przez ulicę Partyzantów, Łukasińskiego. Potem przed rondem schodzimy już w miejsce, gdzie został zamordowany Eryk. Słuchajcie, mama chciałaby coś powiedzieć do was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. I my dziękujemy mamie za przybycie. Słuchajcie, formujemy szyk i powoli będziemy ruszać. Nie będziemy używać mikrofonu. Tak jak mówiłem, idziemy w ciszy. Bardzo proszę, nie rozmawiajmy, uczcijmy to. Niech to będzie cichy marsz, protest przeciwko temu, co się stało. Ustawmy się od to.
nie czułem. Wiem. Jak idziemy na ulicę, żeby to zasłonić czoło. Zajdziesz na bok na chwilkę.
jeszcze przykleiło coś, bo teraz będzie dużo, dużo mniej, bo tam było ponad 200, a tak na tak 400, tak 400, tak nie wiem, nikogo.
To zapraszam ze znaczami tutaj. Tak.
dziękujemy wszystkim za przybycie. Prosimy o dalsze składanie zniczy, kto jeszcze stoi w kolejce. Naprawdę bardzo dziękujemy, że tak licznie zjawiliście się na naszym marszu. Chcieliśmy jeszcze z naszej strony tak oficjalnie, trochę głośniej złożyć najszczersze kondolencje mamie. Bardzo nam przykro, że tak się wydarzyło. Także prosimy o modlitwę za Eryka, o pamięć i na pewno o jakieś otwarcie oczu, tak jak mamy na transparentach, które niosła nasza młodzież. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim. Mała podziękowała wszystkim jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za przybycie. Za wsparcie. Słuchajcie, to co, będziemy rozwiązywać nasz marsz. Dziękuję wszystkim za przybycie. Za to, że tak licznie przyszliście. Spodziewaliśmy się 200 osób i tak zgłosiliśmy w urzędzie. I cieszymy się, że jest nas dużo więcej. Bardzo się cieszymy i bardzo wam dziękujemy w imieniu młodzieży, która podjęła się tego, zorganizowania tego marszu. Polecamy nasz kanał Życie od Nowa, bo ludzie piszą do nas, dzwonią, co tam, jak tam, a my po prostu jak coś mamy, to po prostu na bieżąco, żeby dla wszystkich i żeby było krócej. Już po prostu nie mamy sił, ja praktycznie nie śpię. Staram się odpisywać każdemu, chociaż serduszko, chociaż coś, po prostu zapraszam. My też zapraszamy, dziękujemy wszystkim, zapraszamy do naszego składania. Nigdzie, żeby się nie zdarzyła taka tragedia, tak jak widzimy tutaj, blisko jest przystanek autobusowy i tak naprawdę, gdyby była większa reakcja, do tej tragedii by nie doszło. Dziękujemy. Wśród ludzi, ja samotny. Tak, dziękujemy.